Cześć, witam X-Grosz z tej strony, witam na kanale, witam w poniedziałek. Dzisiaj kilka tematów. Jeden taki temat z ostatniej chwili, ciekawy może dla wszystkich moich traderów, co tradują ze mną. To jest, wczoraj otworzyłem tutaj tego longa, cena 29,700. Oczywiście napisałem sobie, że gram według swoich zasad, tik-tak na godzinówce. Podyktował mi otworzenie longa, a dzisiaj rano, boom, 28,500. I teraz, jak tutaj podejść do tematu zerostratnych pozycji w 2023? I co? Już taki spoiler, że ej, SL 10% lub SL 0%. Ciągle trzeba grać według swoich zasad. I jak to się stało, że na tej pozycji ciągle nie straciłem? Więc wytłumaczę tutaj taka zasada, którą stosuję i taki tok myślenia, który stosuję. I oczywiście nie jest to żadne szkolenie ani nic w tym stylu, to jest tylko i wyłącznie, aby dać każdemu do myślenia, co i jak może zrobić, aby nie tracić na tradingu. A druga rzecz, tutaj mi się spodobała grafika Piotra, tutaj Ethereum to nie jest sieć dla biednych ludzi, a więc mam tutaj do odebrania moje zeny, które były wystawione na 100 dni na Mint, i teraz sobie patrzę na Turbo, Zen Turbo i na Gwei, czyli koszt odebrania tych zenów. No i właśnie. I jak się to tutaj teraz kalkuluje? Skoro koszt odebrania zenów, zobaczmy ile w ogóle te zeny będą warte, a więc 6,5 miliona zenów. Dobra. Spróbujmy sobie szybko odpalić tutaj jakiś super mądry kalkulator. Jesteśmy. Zaraz przejdziemy do pozycji, ale tutaj zobaczmy cenę jeszcze Zena. 3,8. Ok. Więc teraz, gdybyśmy wzięli 5 zer, 3,8 razy 6, ile tam jest? Pół miliona? Nawet chyba nie ma pół miliona. 6,5 miliona Zenów. $24. 24 dolary, żeby. $24 wartość tych zenów, które w tej chwili są do odebrania. Jeżeli w ogóle chciałbym je w tej chwili odebrać, to ile będzie to kosztować mnie? $12, żeby to odebrać. Więc palicho, odbieram te zeny, ale to jest właśnie to, że w pewnym momencie, gdy ten koszt, tutaj 13 pokazuje Zen Turbo, więc dużo się nie myli, więc można powiedzieć, że można się sugerować tym, co Zen Turbo pokazuje. W tej chwili, żeby odpalić mint, czyli żeby odpalić mintowanie i czekanie na swoje zeny, to jest $28, żeby odebrać $13, razem $41. 100 dni temu prawdopodobnie kosztowało mnie to jakieś, nie pamiętam, ale pewnie gdzieś jakieś okolicy $4 odpalenie. Teraz odebranie kosztowało mnie 12, a więc 4, 12, $16, $24 wartości Zena wpada do portfela. Więc jest to na granicy, ciągle opłacalne, ale na granicy opłacalności, czyli 100 dni w tej chwili się nie opłaca, 163 minimum, aczkolwiek dalej. Trzeba to rozpatrywać jeszcze w innym temacie, ponieważ fajnie się czeka na swoje 100x, na swoje 1000x, a w momencie, kiedy patrzymy na to, wszystko w międzyczasie ma swój cykl, czyli idzie góra, dół, więc no w tej chwili 0,40. Więc tak to wygląda, więc nie ma się co, że tak powiem, sugerować takimi chwilówkami, co się dzieje z ceną. Długoterminowo, trzeba się ustawiać długoterminowo, co się wydarzy. Podobnie zresztą z innymi naszymi, że tak powiem, obserwowanymi tokenami. HEX, ZEN to są coś, co na bieżąco monitoruję i tak jak mówię, czekam na swój czas. To czeka na swój czas. Ale definitywnie. Ethereum to nie jest sieć dla biednych ludzi. Dobre tutaj hasło.
A teraz tradingu, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteś nowy, jeżeli ktoś jest nowy, jeżeli ktoś zaczyna i nie mylcie tego, że jeżeli ktoś traduje tutaj przez rok, dwa, że już jest stary wyga. Wcale nie. Ciągle jest się nowym, ciągle poznaje się różnego rodzaju tajniki i rynek potrafi zaskoczyć. To jak to ogarnąć w najbezpieczniejszy sposób, tak aby nie tracić na tym swoich środków, aby ciągle twoje trady były zyskowne, nieważne co się dzieje na rynku. I moim rozwiązaniem, jednym z rozwiązań, które cały czas polecam, to jest i o którym mówię, właściwie nawet nie mówię o polecam, ale chodzi tutaj o zwyczajne zatrzymanie kogoś w jego toku myślenia i zwrócenie uwagi, hej, zobacz, czy to czasami dla ciebie nie będzie pracowało. To jest właściwie ten SL, czyli stop loss. I jak ostatnio mówiłem, mój minimalny oczekiwany zysk MOZ na stop lossie to jest 10%. Ale tutaj, jak zauważycie, to tutaj ten minimalny oczekiwany zysk był definitywnie poniżej 10%. Tutaj chyba gdzieś w okolicach 5 się tutaj maluje. Ale w pewnym momencie stop loss na zielono oczywiście, czyli w proficie był na 0% przy tej pozycji i przy tym rynku. Dla mnie jest to dwa wyznaczniki. Wyznacznik numer jeden to jest, jak wygląda rynek. I tak jak tutaj pewnie miałem komentarze na niektórych filmach, no dobra, ale jakbyś tu wszedł w pozycję, albo gdybyś tu wszedł w pozycję, albo jakbyś tu wszedł w pozycję, albo tu, albo tu, albo tu. No właśnie. I dlatego w momencie, kiedy patrzę na godzinówkę i kiedy rozgrywam to godzinówką i w tym momencie, kiedy traduję, to patrząc na te wskaźniki, tutaj definitywnie ten stop loss w punkcie zero jest przeze mnie jakby stosowany lub też oczekiwany, że mam zamiar go zastosować, zależnie od wielkości pozycji. Ponieważ czy ustawiam stop loss na zero, czy nie ustawiam stop loss na zero, to również zależy od wielkości pozycji, jaką otwieram. Jeżeli otwieram pozycję, którą chcę budować, a która jeszcze nie jest zbudowana, a więc jakiś małymi kwotami wchodzę w pozycję, to ten stop loss na zero niekoniecznie od razu otworzę, ponieważ, nie wiem, mówię tutaj o wielkości portfela, jaką tradujemy. Jedna 20 portfela, czy jedna 50 portfela, która dopiero otwiera mi pozycję, zależnie znowu od wielkości portfela, to nie jest coś, co jeszcze bym chciał tak szybko zabezpieczać. Ale wchodząc z 1/10 portfela i to stop loss na zero jest bardzo często przeze mnie stosowany. I tak jak widzicie w tym ostatnim przypadku, rozegrało się to bardzo korzystnie na moją korzyść, ponieważ otwarcie pozycji bardzo ładnie tutaj właściwie czekałem na ten sygnał taki bardziej zielony. Otworzyłem pozycję i po wejściu w pozycję tutaj ta pozycja, zobaczcie, nie została ta pozycja otwarta już tutaj, ale jeszcze chciałem zaczekać na jakiś sygnał i dopiero wtedy otworzyłem pozycję i ta pozycja wyskoczyła tak, jak wyglądało, że ma zamiar wyskoczyć, czyli ta akcja cenowa, ta dynamika rynku była w odpowiednim momencie i w tym momencie ten stop loss już był tutaj ustawiany. Stop loss był ustawiony na zero, stop loss był potem podniesiony do góry lekko. No i okazało się, że nie myliłem się lub też utrzymałem swoje zasady i dobrze, że te zasady utrzymałem, ponieważ zjazd cenowy, pozycja została zamknięta, ale została zamknięta na jakimś tam małym plusie. To jest właśnie to. Więc ten stop loss jest bardzo, bardzo ważny. Ryzyko przyjmujemy przy wejściu w pozycję. Przy wejściu w pozycję przyjmujemy jakieś ryzyko, a następnie jak najszybciej próbujemy zabezpieczyć to ryzyko. Tak to wygląda z mojej perspektywy, patrząc na trading. I zabezpieczyć to ryzyko. I bardzo często tutaj
Wszyscy mówią o tym stop lossie i myśląc z automatu, że stop loss, nawet otwierając pozycję, powiedzmy sobie, gdybyśmy chcieli tutaj otworzyć jakąś pozycję, coś wam pokazać, powiedzmy 1000, kupić longa, żeby tu nie było, żeby mi tu nie otworzyło, to 20, dobra, 8000, 28, czekajcie. 28 tysięcy, czy ok, teraz mi nie otworzy. A więc buy long przy tej pozycji i zobaczcie tutaj, jak próbujemy otworzyć pozycję. Tutaj akurat to jej nie pokazuje, ale tutaj pokazuje nam od razu stop lossa, nie ma, a pokazuje nam cenę likwidacji. I bardzo często od razu przy otwarciu pozycji, bardzo często przy otwarciu pozycji ludzie lubią od razu ustawiać stop lossa. Jak widzieliście, u mnie nie było tego stop lossa przy otwarciu pozycji. Od razu ustawiać stop lossa z jakąś tam założoną już stratą 5% czy coś w tym stylu. Więc raz jeszcze, ja przy otwarciu pozycji podejmuję ryzyko, ale dlatego właściwie tak bardzo jest dla mnie ważne wejście w pozycji. Podejmuję to ryzyko, ale w momencie, jeżeli odpowiednio rozegram dynamikę rynku, to ten stop loss zostaje otworzony zaraz po wejściu z zerowym procentem lub też podnoszę go zależnie od tego, jak wygląda rynek, delikatnie startując. Lub też jeżeli widzę, że dynamika rynku, jak było to przy ostatnim moim tradzie, jest spora i od razu wyskoczy w górę, no to ten 10% to jest mój minimalny oczekiwany ruch na pozycji. Lub też, gdy pozycja wyskoczy zbyt dużo ponad moją zieloną EMA Cross. Tutaj ostatnio sporo ludzi zauważyło, że mam 5,25. Tłumaczyłem w ostatnim filmie, dlaczego zmieniłem na 5,25, więc jeżeli kogoś to interesuje, to może sobie to dosłownie na ostatnim odcinku przeglądnąć. Lub też, tak jak mówiłem, jeżeli wyskoczy grubo ponad zieloną, to tak jak tutaj było, to nawet dosłownie marketem, czyli po naszemu z palca, pyk, zamykam pozycję i nawet nie czekam na stop lossa ani nic w tym stylu. Więc tak rozgrywam ten rynek. Jest to, wiecie, fajnie się czeka na swoje, tak jak mówiłem przed sekundą, swoje 1000x na, nie wiem, na Zen, że będzie, czy z powrotem, że Hex zacznie lecieć do góry, czy że Pulse Chain odpali się, bo już tyle tych takich sygnałów dostajemy i dostaniemy swoje 100x, 1000x, czy na cokolwiek, ktokolwiek czeka. No ale wiecie, w międzyczasie, kiedy na wieś przyjeżdża odpust i trzeba iść na odpust i trzeba mieć tą stówkę w kieszeni, no to trzeba tą stówkę gdzieś tą stówkę wytradować. No to tradujemy, tak to wygląda. Oczywiście pół żartem, pół serio. Więc, aby podsumować, im większa pozycja, tym ważniejszy jest stop loss. Aby po prostu zminimalizować ryzyko w momencie wchodzenia w pozycję. W momencie wchodzenia w pozycję przyjmujemy ryzyko, ponieważ w tym momencie nie wiemy, co się wydarzy z rynkiem. Zakładamy oczywiście, a te założenia oczywiście wynikają z czegoś. Więc tak to wygląda. Czy możesz mi powiedzieć, jak ustawić SL i ile procent straty? Mam nadzieję, Paweł, że właśnie w tej chwili to wytłumaczyłem. Więc stop loss, jak widziałaś, nawet przy tej ostatniej pozycji, próbuję idealnie wejść w pozycję wraz z dynamiką rynku, a następnie zabezpieczyć tą pozycję, żeby mi nie wybijało. Ha! Żeby mi nie wybijało, tu jest ten słowo klucz i cała magia. Słuchaj, lepiej, żeby ci wybiło to 10 razy, rozumiesz? I żebyś wyszedł na 0 lub też na jakimś 0,03% zysku, niż żebyś raz zjechał grubo poniżej kreski lub żeby ci całkowicie zlikwidowało pozycję. Więc to jest następny element cierpliwości, który trzeba sobie wyrobić. Nie przejmuj się, jak ci wybije pozycję i ci zamknie na 0% lub też na jakimś śmiesznym zysku. Nie ma znaczenia. Właśnie przed chwilą
Masz idealny przykład. Zamknięta pozycja na śmiesznym zysku. 0,03 bitcoina. Więc to nie jest problem. Problem by był, gdybym był teraz pod kreską 10 razy tyle. To by był problem. Więc to nie ma znaczenia. Więc mam nadzieję, że to rozkminisz w ten sposób. Dla mnie mój PESEL to mój klucz. Z premedytacją używam prawa jazdy do weryfikowania się. Właśnie, Bybit będzie wymagał tej weryfikacji. Ja również prawa jazdy do weryfikacji i to jest i sprawa z głowy. Aczkolwiek, jak widzicie, na Femex jeszcze tam popatrzyłem, jak to wszystko tam się ustawia. Również można ustawić wszystkie nasze wskaźniki i będziemy też również ogarniać Femex. Digital Lady, dzięki. Aha, no widzisz, Digital Lady, odsyłam do Digital Lady na jej kanał. Sporo tam mówi właśnie o tym, co my. Również tutaj ostatnio ma film o Feniksie, więc okej, świetnie. Jest taka grupa się tworzy, widzę, że tworzy się taka fajna grupa, która świetnie ogarnia te wszystkie nasze ekosystemy, którymi się interesujemy, i Zenem, i Hexem, i tym wszystkim, gdzie świat krypto, w którym jest jak najbardziej zbliżony właściwie do czystego krypto i do zasad krypto, więc zero pośredników, zero finansowania czyichś marzeń, wchodzenie ze społecznością i społeczność decyduje o wszystkim. To mi się podoba. Nie sponsorujemy wybryków, a właściwie zyskujemy lub też inaczej uczestniczymy w krypto wraz ze wszystkimi. Czy można strategię używać na jednodniowym lub czterogodzinnym interwale? Magdi i oczywiście. Zobacz sobie, właściwie sprawdzenie sobie czterogodzinówki. Kiedyś zrobiłem odcinek o tym, analiza wsteczna, i tam oczywiście jest druga część tego hasła, zawsze skuteczna, ale na tym to polega, aby sprawdzić sobie historycznie, jak przedstawia się wykres i jak rozegrać ten wykres i tą dynamikę rynku i te wskaźniki na podstawie właściwie tego, co działo się w przeszłości, ponieważ to wyznaczy również, co będzie się działo w przyszłości, w jaki sposób można rozegrać przyszłość na podstawie tego, co było w przyszłości. Bez analizy, chociaż podstawowej wykresu, jak wyznaczanie linii oporu i linii wsparcia i jakichś kanałów lub podstawowych formacji, tik-tak nie zadziała w większości przypadków. A zgodziłbym się z tym, owszem. Dlatego właściwie mówię, że tik-tak to jest jeden z indykatorów, a nie jedyny indykator. I oczywiście te wszystkie właściwie linie wsparcia, oporu i kanały, czy ty mówisz na to kanały, ja mówię na to trend, to jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba się zainteresować i robić analizę, chociaż trochę dać od siebie. Ja dzięki X-Groszowi i jego gadkom zacząłem handlować i już miesiąc zaczynam mieć. Wychodzę na plus w 90% przypadków. Okej, widzisz, no to elegancko się zgadzamy. Czyli krótko mówiąc, tak jak kolega pisze, może kolega nawet nie wiedział o tym, że do tyłu właściwie o tym wszystkim, co sam prawdopodobnie do czego doszedł, o tym wszystkim właściwie mówię. A więc wszystkie inne linie oporu, wsparcia, trend, on tutaj mówi na to kanał, można sobie podeprzeć się właściwie tam. Fibonacci podrzucić, to wszystko jest ok, ale to jest całość, robi właściwie to, z czym. Siema X-Roż, widzę, że zmieniłeś EMA Cross 10.30 na 5.25. Tak, właściwie zostaje chyba na dłużej przy tych ustawieniach. I prawdopodobnie, gdyby to był 10.30, czy dostałbym ten sygnał? Zaraz zobaczymy. Bo jak widzieliście, tutaj na tym sygnale niby wszedłem, nie?
Zobaczmy, jakbym zmienił na 10:30, czy dostałbym ten sygnał i czy bym się wtedy zastanawiał, czy nie. Zobaczmy. OK. To też by był ten sygnał. Zobaczcie, tutaj mniej sygnał, ale też by był ten sygnał wejścia tutaj, więc tutaj, no bo tak, no bo tu poszły te świece, więc w taki sposób to rozegrałem, więc tak to wygląda. A tutaj sporo, o, swoboda, minus 4 na krypto, swoboda, gdzie twój stop loss na zielonym, hej, oczywiście, swoboda, trader, z krwi i kości tutaj traduje i rynki tradycyjne i krypto, więc można tutaj u niego też sporo ciekawostek podpatrzyć. Właściwie na tym to polega, podpatrywanie, bo to nie chodzi o to, to mi się podoba w wielu, wielu przypadkach i mam nadzieję, że sporo osób to zauważy, że tutaj nie chodzi o to, aby ktoś sprzedał ci jakieś szkolenie, gdzie ty nagle odkryjesz eurekę. To się nie stanie. Chodzi o to, żeby zainspirować się do przemyślenia czegoś, kto coś w jakiś sposób używa i to wypróbować lub też włączyć do swoich działań, do swoich taktyk i tradując w ten sposób, dołączając różnego rodzaju ingredients, czyli składniki do swojego tradingu, wyciągnąć z tego jak najlepszy i najbezpieczniejszy sposób do tego, aby ogarnąć to i być zyskownym w swoich tradach. I nieważne, czy masz jakiś, ja tu oczywiście żartuję z tymi zero stratnych pozycji w 2023, chociaż podchodzę do tego absolutnie poważnie, jeżeli o mnie chodzi. Ale gdy się wydarzy coś niezyskownego, no trudno, nie? Tak może się wydarzyć, ale chodzi o to, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko. I jeszcze jedna konkretna na koniec tylko sprawa o stop lossie, o którym również mówiłem. Stop loss również może być tutaj, na naszym koncie, jeżeli chodzi o nasze saldo. A więc to jest podejście takie również mentalne. Mamy saldo, tradujemy i mamy tutaj wejścia, wyjścia. Powiedzmy, że ustawiamy ten stop loss na minusie i tak dalej, ale obserwujemy swoje saldo. W pewnym momencie, gdy saldo uderzy w nas stop loss, czyli jakieś założenia, że jesteśmy blisko kwoty, którą nie możemy sobie pozwolić na stratę, to powinniśmy coś z tym zrobić również. Zadecydować. Ej, co w tym momencie? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc często, gdy ktoś za bardzo przekombinuje, to może się zaskoczyć. Wtedy polecam zrobić sobie takie przemyślenie swoich działań i wrócić do starej, tradycyjnej, dobrej szkoły tradingu, czyli momentum trade, czyli wejście w pozycję z trendem, zabezpieczenie, wyjście, minimalizacja ryzyka i wtedy z powrotem budować konto i dopiero wtedy dalej próbować swoje różne magiczne ruchy, bardziej lub mniej ryzykowne. Jest mnóstwo sposobów na to, w jaki sposób możemy tradować, a rynki cały czas i rynek cały czas się zmienia, więc dlatego musimy adoptować swoje podejście i swoje warunki do tego, w jaki sposób rynek nam to dyktuje. I tyle. Na tym to wszystko polega. I tak mówiąc, myśląc sobie, że będę tutaj przez 10 minut o tradingu dotknę tylko tych dwóch pozycji, zamknę temat, a tu mi się rozgadało na taki długi czas. Ale mam nadzieję, że przynajmniej część z Was, która chce ogarnąć temat w sposób taki, aby nie zostać dawcą kapitału, będzie i korzystać z tego, z tych takich moich przemyśleń. I tak jak mówię, nie jest to żadne szkolenie ani nic w tym stylu. Jest to czysta i wyłączna inspiracja, tak aby
każdy tradując swoje pieniądze podejmował swoje decyzje i wychodził na tym zyskownie. Trzymajcie się, cześć.